strony Marysia, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o moich ulubionych serialach. Aktualnie mam ich 5, więc właśnie w tym filmie chciałabym polecić Wam dokładnie te 5 seriali. Zacznijmy od serialu, który nie jest dostępny na platformie Netflixa, ale jest dostępny na HBO Go. Tak więc jeżeli korzystacie właśnie z HBO Go, to jestem pewna, że już dawno zapoznaliście się z tym serialem, bo naprawdę w ostatnim czasie było o nim bardzo głośno. Jest to amerykański serial Euphoria i główną bohaterkę, czyli Rue, wciela się tutaj Zendaya, czyli jedna z moich absolutnie ulubionych aktorek i tak naprawdę uwielbiam ją od czasu Taniec rządzi na Disney Channel, więc już parę lat w sumie minęło. Po raz pierwszy o tym serialu usłyszałam, wydaje mi się, z jej Instagrama, kiedy zaczęła dodawać jakieś zdjęcia i filmiki i bardzo zaintrygowała mnie cała estetyka i cała forma tego serialu, bardzo chciałam go obejrzeć, ale właśnie nie miałam konta na HBO Go, ale pamiętajcie, że to nie jest problem, bo zawsze możecie założyć sobie konto i po prostu wykorzystać darmowy tydzień, kiedy możecie obejrzeć tak naprawdę tyle filmów i seriali, ile tylko zdołacie, dlatego ja tak właśnie zrobiłam. Założyłam sobie konto i obejrzałam pierwszy sezon, bo jak na razie jest tylko jeden sezon. Ma on chyba 8 odcinków, jeżeli się nie mylę. W każdym razie naprawdę bardzo mało. Każdy odcinek trwa mniej więcej godzinę, ale jest to strasznie intensywny serial i mimo, że 8 odcinków to mało, to ta historia naprawdę jest rozbudowana i tak naprawdę z odcinka na odcinek jesteśmy w stanie coraz bardziej poznać danych bohaterów i też jesteśmy w stanie tak naprawdę wejść do ich głowy, jesteśmy w stanie zobaczyć, co myślą, jak się zachowują, dlaczego tak się zachowują. Nie chcę Wam za dużo zdradzać z fabuły, żeby nie odbierać Wam radości i tej przyjemności z oglądania, tak więc powiem tylko tyle, że właśnie Zendaya wciela się w główną bohaterkę Rue, bodajże 17-letnią dziewczynę, która ma problem z narkotykami, która naprawdę cierpi i to nie są tylko problemy właśnie narkotykowe, używkowe, ale też psychiczne. Jej rodzina przechodzi pewne trudne momenty. Na swojej drodze spotyka Jules, dziewczynę, która ma bardzo oryginalny styl ubierania i to była jedna z takich barwniejszych pozornie postaci, aczkolwiek jej przeszłość nie do końca jest taka kolorowa jak jej ubrania. W dalszej części serialu poznajemy innych bohaterów, innych uczniów liceum i tak naprawdę widzimy, że każdy z nich skrywa jakąś tajemnicę, każdy z nich ma jakieś mroczne sekrety, mroczne problemy i tak naprawdę ich życie no nudne nie jest. Cały serial jest realizowany naprawdę bardzo dobrze, na wysokim poziomie. Widać, że budżet był i to nie mały. Tak jak powiedziałam, stylówki Jules czy też makijaże Maddie są naprawdę świetne, bardzo oryginalne i mega przykuwają oko, a poza tym muzyka i z tego co czytałam to Drake, dokładnie ten Drake był odpowiedzialny za dobór muzyki i naprawdę wszystkie te elementy złożyły się w jedną całość i ten serial naprawdę jest godny polecenia i zdecydowanie powinniście się z nim zapoznać. Drugi serial, który chciałabym Wam polecić, będzie w zupełnie innej tematyce, w zupełnie innych czasach tak naprawdę, bo będą to czasy królewskie, dworskie, tak naprawdę mamy tutaj Francję, mamy króla Henryka, królową Katarzynę Medycejską oraz ich syna Franciszka. No i w międzyczasie pojawia nam się tutaj, w sumie w pierwszym odcinku, pojawia nam się tutaj tytułowa bohaterka, bo jest to serial nastoletnia Maria Stuart, czyli po prostu jest to serial o królowej Marii, królowej Szkotów. Moja pierwsza styczność z tym serialem jest dosyć zabawna, dlatego że przeglądałam sobie pewnego dnia już dobry półtorej roku temu, wydaje mi się, Netflixa i właśnie natrafiłam na tytuł Nastoletnia Maria Stuart i totalnie jakby nie miałam pojęcia o czym to jest, o co tam chodzi i tak dalej, ale po prostu zobaczyłam to imię Maria. A dla osób niepoinformowanych ja też mam na imię Maria, tak więc stwierdziłam, okej, klikamy, oglądamy. Od pierwszego odcinka totalnie się wkręciłam w ten serial, bo tak jak mówię, no ja po prostu uwielbiam takie dworsko-królewskie klimaty, uwielbiam różne historie o rodzinach królewskich, po prostu jest to dla mnie coś mega interesującego, te wszystkie intrygi, spiski. Fabuła jest podana naprawdę przystępnie, jest ciekawie poprowadzona, ale pamiętajcie, że nie są to stuprocentowe fakty, jest to serial mimo wszystko fabularny, nie jest to serial dokumentalny, tak więc nie bazujcie, że jakby ten skrawek historii, który jest pokazany właśnie na ramach tego serialu jest w 100% prawdą i że każda rzecz, która tam jest pokazana jest prawdą, bo tak nie jest. Nie będzie to spoiler, jeżeli powiem Wam, że w pewnym momencie tej historii nasza główna bohaterka, czyli Maria Królowa Szkotów, będzie miała konflikt ze swoją kuzynką, czyli angielską królową Elżbietą, ponieważ w pewnym momencie ta historia się po prostu przeplata, wiecie, Anglia, Francja,
różne rzeczy się tam dzieją, dosyć ciekawe i jest to dla mnie podwójnie ciekawe ze względu na to, że jeżeli nie wiecie, to ja jestem studentką filologii angielskiej, dlatego też ta historia obca mi nie jest, a bynajmniej nie powinna mi być obca. Fajnie jest zobaczyć w serialu jakby ten konflikt francusko-angielski z drugiej strony, nie tylko od strony Anglii, ale właśnie z perspektywy Francji. Trzeci serial, który również chciałabym polecić wam w tym filmiku, również utrzymuje się w tematyce królewskiej, ponieważ jest to serial The Crown i wydaje mi się, że wszyscy już o tym serialu słyszeli i zdecydowana większość się z nim zapoznała, ale jeżeli jakimś cudem nie oglądaliście tego serialu, to pozwólcie, że opowiem wam, o czym on jest. Serial ukazuje losy obecnie panującej brytyjskiej królowej Elżbiety drugiej i tak naprawdę cała historia zaczyna się w momencie, kiedy ona tą królową jeszcze nie jest. Jej ojciec nadal żyje, ma problemy zdrowotne i po prostu w pewnym momencie umiera, a Elżbieta musi w bardzo młodym wieku, bodajże chyba w wieku 24 czy 5 lat, zostać królową, porzucić swoje wszystkie dotychczasowe obowiązki i po prostu stanąć na czele całego państwa. Przez wszystkie te odcinki obserwujemy jej przemianę, wiecie, teoretycznie zwykłej dziewczyny, chociaż od kiedy jej wuj abdykował i jej ojciec został królem, to zwykłą dziewczyną to ona raczej nie była. Jest ona tam pokazana tak bardzo naturalistycznie, nie jest ona tam w żaden sposób idealizowana i to moim zdaniem jest jeden z największych plusów. Jest pokazany czasami konflikt, wiecie, z parlamentem, z premierem. Mamy pokazaną bardzo dokładnie jej relacje z mężem, z Filipem. Dla mnie to jest na maksa interesujące i bardzo cieszę się, że właśnie wyszedł taki serial. Poza tym jest on zrealizowany naprawdę świetnie. Castingowo robota została wykonana bezbłędnie. Budżet serialu też na pewno nie był mały, dlatego ogromne wow za samo wykonanie, bo jest nakręcony i przygotowany bardzo, bardzo dobrze. Poza tym, no, określiłabym ten serial jako taki bardziej poważny, jako bardziej ambitny. Pamiętajcie, że tutaj też pewne kwestie są dodane po prostu fabularnie i niekoniecznie miały miejsce w prawdziwym życiu, więc to też trzeba mieć na uwadze, że nie jest to też taki do końca biograficzny serial i nie każde fakty w 100% się zgadzają. Nawet jeżeli do końca interesuje was ta cała historia, to po prostu żeby zobaczyć, jak on został nagrany, żeby zrozumieć pewne rzeczy i mieć pojęcie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie najważniejsze, żeby chociaż kojarzyć pewne fakty. Oczywiście nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie, bo to nie jest możliwe, ale trzeba się troszeczkę bardziej interesować, otwierać na różne rzeczy, więc polecam serial The Crown. Czwarty serial, o którym chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć, będzie to jeden z lepszych, fajniejszych seriali, które widziałam w całym moim życiu i jeżeli miałabym stworzyć taką moją topkę, to właśnie La Casa de Papel, czyli Dom z Papieru, byłby na samej czołówce. Serial naprawdę genialny i muszę wam się przyznać, że ja już o nim słyszałam bardzo, 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 bardzo dawno temu i tak naprawdę każdy mój znajomy, który go oglądał i tak bardzo go pokochał, opowiadał mi, że ja muszę go obejrzeć, że po prostu mam nawet nic nie mówić, tylko usiąść, włączyć serial i go obejrzeć, bo jest tak genialny. Cała fabuła kręci się wokół profesora, który tak naprawdę jest całym mózgiem operacji, zbiera on po kolei grupkę, która składa się z różnych bandziorów, bandytów, zbirów i tak dalej i po prostu szkoli ich wszystkich po to, aby zrobić napad na hiszpańską mennicę i okraść Hiszpanię na kilka milionów euro. W kolejnych odcinkach te wszystkie randomowo rzucone nam puzzle zaczynają się składać w jakąś całość, jesteśmy w stanie zobaczyć pewne zależności, rozumiemy coraz więcej rzeczy, które mają miejsce na naszych oczach, jesteśmy w stanie po prostu połączyć fakty, dlaczego coś zdarzyło się tak, a nie inaczej. No, jest to genialnie, prześwietnie przemyślany serial, który naprawdę ma sens i jakby nie tyle biernie obserwujemy to, co dzieje się na ekranie, tylko jesteśmy w stanie tak czynnie uczestniczyć w tej całej akcji i sami też próbować rozwiązać pewne zagadki. No dla mnie to jest po prostu genialne. Co mogę powiedzieć więcej? Polecam. Musicie obejrzeć ten serial. I na koniec zostawiłam serial, który jest tak naprawdę najbardziej chillowy, najbardziej taki obyczajowy, powiedziałabym, czyli Gilmore Girls, a po polsku Kochane Kłopoty. I jest to dosyć stary serial, bo
Z tego co pamiętam, to pierwszy sezon wyszedł chyba w 1999 roku. Miałam wtedy rok, dlatego też tego serialu nie kojarzę i tak naprawdę moją pierwszą z nim styczność miałam właśnie na Netflixie, kiedy sobie przeglądałam różne seriale i zobaczyłam na tym plakacie promującym, że jedną z głównych postaci gra dziewczyna, która grała Lenę bodajże w Stowarzyszeniu Wędrujących Jeansów, a to jest moje dzieciństwo, to jest film mojego dzieciństwa, więc stwierdziłam, okej, czemu nie, dajmy mu szansę, zobaczymy co to jest, o co tam chodzi, jak to wszystko wygląda. Nie chcę mówić, że ten serial na tle tych poprzednich, o których wam opowiedziałam, wypada jakoś słabo, nudno i tak blado, ale no nie oszukujmy się, jest to serial obyczajowy, tak więc nie każdemu on podpasuje, dla wielu osób może się wydawać nudny, dla mnie osobiście nie jest, bo gdyby był to w życiu bym wam go tutaj nie polecała. Jest to bardzo fajny, przyjemny, taki kochany i ciepły, taki robiący ciepło na serduszku po prostu serial, który opowiada o relacji matki z córką. Mamy tutaj Lorelai, która jest mamą, i mamy Rory, która jest jej nastoletnią córką. I taka ciekawostka, to właśnie Lorelai zaszła z Rory w ciążę, kiedy sama była nastolatką, więc między nimi ta różnica wieku jest naprawdę bardzo mała. Są one swoimi najlepszymi przyjaciółkami, świetnie się dogadują, chociaż nie zawsze, jak to w życiu bywa. No i właśnie pokazane jest takie codzienne życie, wiecie, małe miasteczko, wszyscy się znają, wszyscy wiedzą o swoich problemach, są jakieś plotki, są jakieś tam miejskie intrygi, może nie na miarę, nie wiem, The Crown czy nastoletniej Mary Stewart, ale jednak w swoim gdzieś tam klimacie się to wszystko obraca. Mamy oczywiście romanse, miłości, złamane serca, więc jakby no, no tak jak w życiu, powiedziałabym. Bardzo fajny, przyjemny serial, jeżeli nie mam siły na nic bardziej ambitnego, a chcę coś po prostu obejrzeć, to wybieram właśnie Gilmore Girls i wam też polecam. Okej, więc to by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Zapraszam was też do zasubskrybowania mojego kanału na dole. W komentarzu koniecznie napiszcie mi, czy słyszeliście, czy oglądaliście seriale, które poleciłam wam dzisiaj. A jeżeli macie jakąś taką swoją top 5, top 10, czy top 3, cokolwiek, macie swoje ulubione seriale, to koniecznie podzielcie się ze mną i też z innymi osobami w komentarzu, bardzo chętnie znajdę coś nowego. Jestem jak najbardziej otwarta na propozycje, jeżeli macie ochotę na dyskusję, to również zapraszam do komentarzy. No i słuchajcie, to by było na tyle, tak więc dziękuję wam, widzimy się już za tydzień w sobotę. Bujaczki, pa pa!